Rozmowy o trudnych sprawach, cykl wakacyjny, który tak naprawdę chyba nie kojarzy się z wakacjami, będziemy mierzyć się z, z samobójstwem, z narkotykami, z alkoholizmem, wakacyjnym seksem będziemy mierzyć się z kwestiami być może najtrudniejszymi. Witam Państwa, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Cieszę się z obecności Was tutaj, także z, obec z obecności radiosłuchaczy i młodzieży w studio. Z nami, tak jak w czasie poprzedniego spotkania, Kasia i Adrian. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja nazywam się Iwona Plater i moim Państwa gościem jest... Ceniony, znany, wspaniały autor edycji świętego Pawła, licznych książek, tak przez Państwa lubianych, tak też wyczekiwanych, bo w przygotowaniu są nowe tytuły. Ksiądz Arkadiusz Paśny. Witam bardzo serdecznie, dziękuję za, za takie szumne przywitanie. Proszę Państwa, dzisiaj będziemy mówić o kolejnym uzależnieniu, po raz kolejny w kontekście wakacji i trudnych sytuacji, czy też trudnych zjawisk, które w te wakacje mogą się. Pojawić z jakąś e, e, szczególną wyrazistością. będziemy mówić o alkoholizmie i pierwsze pytanie, być może e, oczywiste, nawet nieco trywialne, dlaczego ludzie zaczynają pić, dlaczego wchodzą w nauk, i czy to się staje niepostrzeżenie, czy mają nad tym jakąś kontrolę, gdzieś brakuje decyzji. No, nie chciałbym być taki monotematyczny bardzo, ale y, powiem, że. Że przede wszystkim jest to ciągle ten sam problem. Jest to poszukiwanie szczęścia, jest to poszukiwanie miłości, jest to chęć zdjęcia z siebie jakiegoś ciężaru, który jest ponad nasze siły. Jest to też ciekawość, przyjemność. To wszystko razem, prawda? To jest jakieś no ta, na, na rzeczywistość prowadzącą do uzależnienia. Składają się właśnie te elementy, o których powiedziałem. Nie ma nikogo, nie spotkałem takiego człowieka uzależnionego, który miałby plan na to, że o, zostanę alkoholikiem, prawda? Albo zostanę narkomanem, albo uzależnię się, nie wiem, od hazardu, czy. Nikt taki, i, i takiego pragnienia nie ma, takiego zamierzenia. Choroba, jaką jest alkoholizm, jest chorobą, Podstępną, wdziera się w różne przestrzenie i zawłaszcza różne powoli przestrzenie ludzkiego życia, aż wierzę, jakby w posiadanie całego człowieka, gdzie człowiek traci kontrolę nad własnym życiem, że jest chora wola człowieka, tak, tak chora, że on nie jest w stanie kontrolować ani zarządzać swoim życiem. A czy jest taki moment, proszę księdza, to tak w uzupełnieniu poprzedniego pytania, który powinien nas postawić na baczność, którego nie wolno nam przepuścić? Jakie sygnały powinny nas zaniepokoić? Tak, dobre pytanie. Kiedy zapijamy, problem? Kiedy pijemy, kiedy spożywanie alkoholu spełnia inną rolę niż spożywanie alkoholu. To tak samo, kiedy seks spełnia inną rolę niż tylko seks. Kiedy, kiedy praca spełnia inną rolę niż praca. Na przykład, pracoholizm. jest taka definicja, można najprostszą ukuć tu teraz na potrzeby naszej audycji taką definicję, nie wiem, pracoholizmu, że pracocholist mamy do czynienia z nim wtedy, kiedy praca spełnia inną rolę niż praca. Na przykład, jest parawanem więzi, żeby się odgrodzić od więzi. Nie wiem, jak rozmawiać z córką, więc pójdę do warsztatu, będę coś tam strugał, tak? Tak samo tutaj nie, nie umiem sobie radzić z czymś i widzę, że alkohol mi to ułatwia. I to, jest, to już jakby włącza się żółte światło. Kiedy, nie wiem, jesteśmy zdenerwowani i. Pijemy, bo nas szef wyprowadził z równowagi. I wypiliśmy raz, ale potem pijemy drugi, trzeci, piąty i dziesiąty. I zaczynamy zauważać, że alkohol działa. Robimy takie tak zwane połączenie, że stres, alkohol. Prawda? Yy, jakaś, yy, jakaś trudna sytuacja? Alkohol. Więc nie myślimy o, yy, już o, w pierwszej kolejności o rozwiązaniu problemu, tylko myślimy o tym, że yy, no, muszę się napić, bo zwariuję, tak? Yy, I kiedy zapijamy problem, kiedy yy, alkohol staje się lekarstwem na życie, yy, to się dzieje bardzo powoli. I, i w, pier w pierwszych fazach to nie ma skutków ubocznych, to nie ma jakiegoś. Yy, no, nie, nie, nie widać jakichś deficytów, prawda? Nie, nie wypadamy z ról. Yy, nie wiem, yy, tata pije, ale przynosi pieniądze do domu, jest miły dla mamy, wszystko gra. Mama już tam coś mówi, no słuchaj yy, Krzychu, tam daj spokój, już tak za dużo tego piwa, wczoraj tyle tych puszek znalazłam, yy, ale no, nie wypadł z roli, jest ojcem, jest empatyczny, yy, robi różne rzeczy. Natomiast problem, yy, kiedy, kiedy widać problem, to często mówimy, że już jest za późno, że wtedy już mamy do czynienia z rzeczywistością, jaka ok, jest terapia, tak? Kasiu, Adrian, pytanie do Was. Kasia, skończyłaś studia, bo jesteście młodzi. Adrian, jeszcze na studiach kolejnych. Jak to wygląda w Waszych środowiskach? Jak tam wygląda kwestia podejścia do alkoholu? Jak wy to oceniacie właśnie z Waszej perspektywy? Kasia. No u mnie kwestia podejścia do alkoholu była taka, że piło się, bo, bo było fajnie, bo było zabawnie, bo ktoś powiedział coś głupiego, bo można było się z tego pośmiać, bo traciło się jakieś bariery, które się miało przez to, że zapominało się o swoich kompleksach, o swoich problemach, o swoich rzeczach, bo no tak, a następnego dnia no, no jakoś to będzie, tak, no, no to nie pójdę na, na uczelnię, bo się źle czuję, bo, bo jeszcze jestem pijany, pijana. Bo mam kaca, czegoś tam nie dopilnuję, i te problemy zaczęły się mnożyć. I później było już za późno. Później był zawalony rok, poprawkowe egzaminy. A aż taki, takie przełożenie to miało, widać, były było. takie mhm. Były takie problemy. No, niektórzy do tej pory jeszcze, no to już kilka lat minęło, a do tej pory jeszcze. No, są na studiach. Kasiu, a jaka to była częstotliwość właśnie takich spotkań, czy to, to było kilka razy w tygodniu, czy to było regularne raz w tygodniu, bo jestem ciekawa, y jaka intensywność doprowadza do problemów, o których mówisz? No tutaj to nawet zdarzyły się takie sytuacje, że codziennie, mm. że to już było takie od rana do wieczora codziennie i tutaj tego nie było widać. Dopiero jak się poznała tą osobę, która miała taki problem? Mm. Były takie przypadki, że to było zapijanie problemu. Nawet zdarzyła się, no tutaj nie chcę mówić szczegółów, ale śmierć. Mhm. Także były takie problemy. Była taka za duża swoboda, i to, że właśnie chciało się o czymś zapomnieć. No i y Jeszcze, ponieważ mówisz o tak drastycznych mhm. sprawach, a co, co z. No, przypadek śmierci jest, jest wstrząsający. Zwłaszcza w takim wieku. A co z, z grupą? Co z otoczeniem? Czy, czy nie było reakcji? Nie było jakichś prób ratowania tego człowieka? Tutaj ta osoba była bardzo specyficzna. Ona miała bardzo duże problemy już psychiczne. Tą osobę rodzice wysłali, żeby się po prostu troszeczkę też jej pozbyć z domu. Tam, tam były po prostu problemy. Tak, poradzi sobie sam. No, no, i skończyło się na tym, że tutaj się pomieszały alkohol z narkotykami, z jakimiś tam mm. lekami, i, i po prostu, aczkolwiek alkohol był tą największą przyczyną. Ta osoba po alkoholu była po prostu agresywna, inne osoby się i bały. Mm. No, ja mam różnych znajomych, też w różnych środowiskach się e, obracałem, i, i jestem teraz na teologii, studiuję teologię i uczę się w seminarium. No to. No, nie jest to jakiś, chyba, problem. Wydaje mi się, jest dużo mniej czasu. Jest uregulowany tryb y, życia, jest czas na naukę, na modlitwę i tak dalej. Także, no, po pierwsze, to nie ma czasu, a po drugie, no, no myślę, że, że też inne wartości ludzie mają generalnie. Y, I mimo, że czasami zdarzają się jakieś głupie żarty, no to. To wydaje się, że problemu nie ma, przynajmniej na razie. Natomiast, kiedy studiowałem ratownictwo medyczne, no to można by opowiadać właśnie różne historie. Akademiki, no to, to, to nie, nie można nazwać zakonem. To, tam, tam, tam imprezy były dość często. Nie mówię, że się nie uczyli, ale. ale, ale no tam było wydaje mi się, że tam był jakiś problem w sensie, że to było nadużywanie raczej alkoholu jeśli się zaniedbywało trochę naukę albo jakieś właśnie praktyki człowiek przychodził zmęczony osobiście jakoś tam niespecjalnie przepadam może z alkoholem, może mam problem że żeby, go żeby nie piję mm. <laughs> ale jakoś się z tym dobrze czuję a było ci to wypominane w Twoim środowisku, w tym na pierwszych studiach, czy wcześniej w, w liceum? To znaczy, w liceum e, ja miałem bardzo, mam bardzo dobrych przyjaciół, takich e, bliskich, mimo że trochę z innego może świata, nie z kościelnego. E, różnie może gdzieś tam z wiarą jest z tych ludzi. E, tutaj się może jakoś tam nie do końca rozumiemy. To naprawdę zawsze miałem takie wsparcie i, i taką wolność i otwartość, także naprawdę na wycieczce to... E, po prostu z taką miłością mi ktoś proponował, słuchaj, może się napijesz, bo ja, wiesz, mogę ci dać swoje, nie? ale nie, wiesz, ja jakoś nie piłem i jakoś nie mam zamiaru. No dobra spoko, no to no później był problem z kontaktem, z takimi osobami, jak nie miałam rzeczy za bardzo. To do znaczy kiedy same. one piły, a ty, ty nie <laughs> Tak, daj. tak, już trochę na innym poziomie żeśmy mm -hmm. rozmawiali, ale to akurat dobrze wspominam. No, w studiach później rzeczywiście. O tyle mi nie wypominali, co, co też jakby nie byłem już tak blisko z tymi osobami. Po prostu nie pracowałem z nimi, nie byłem w tym akademiku. Trzymałem się jeszcze może starych znajomości. Także raczej nie mam takich doświadczeń, żeby mi wypominali, albo, albo jakoś, nie wiem, jakieś traumy. że... Chociaż, tak jak mówię, na tych studiach raczej raczej nie byłem tak blisko z, z tym środowiskiem, to prawda. No raczej taka osoba nie, nie zbrata się tak super ze wszystkimi przynajmniej. To też dopowiem, że też będę jak wierny swojej jakby takiej filozofii, tej terapeutycznej, że, że alkohol jest też ku rozweseleniu serca. Tak mówi Pismo Święte. Więc żeby też widzieć tą pozytywną stronę tego tego spożywania alkoholu i to też wracamy do, do jakby do tego czasu dzieciństwa, że to rodzice muszą nauczyć dobrego picia, prawda, dobrego korzystania z alkoholu, żeby też nie było takich radykalnych że cięć, żeby też do, do pewnych rzeczy przygotować. Myślę, że to tak gdzieś, no każde społeczeństwo ma, ma z tym problem. Ale myślę, że społeczeństwo włoskie jest takie dość dobre, bo oni tak to traktują jako taki napój do, do obiadu, prawda, i że, żeby też umieć pić z umiarem, żeby wiedzieć, że, że żeby korzystać z czegoś, nie wiem, z internetu, z innych rzeczy, żeby też uczyć umiaru, jakiegoś takiego szlachetnego podejścia głębokiego. Zobaczcie, że jeżeli ktoś lubi jakieś załóżmy słodycze, czekoladki czy tam coś, są takie jakieś dobre, na przykład czekoladki, to, to jak spożyjemy. Je, jedną, dwie, to czujemy tego smaku, ale gdybyśmy zjedli całe pudełko, to żeby one były naj, naj, najlepsze, to jakoś później jest taki dyskomfort, nie? Jak, że można się przejeść pewnymi rzeczami i że, że tak samo jest w życiu, że coś, co jest bardzo dobre, może, może jakby no rodzić zapotrzebowanie na więcej i teraz w imię czego postawię sobie jakąś granicę, nie? Że że właśnie na przykład, nie wiem, mam doświadczenie, że yy, zjadłem całe pudełko czegoś yy, i. I później się źle czułem, na przykład, nie? Albo nawet no nie wypiłem dużo, i, i, i później się źle czułem, albo nawet się wstydzę, bo nawet nie wiem, mi się film urwał i nie wiem, co, co tam gadałem i jak się zachowywałem, prawda? Albo, yy, no nie wiem, było, była jakaś zła atmosfera. Alkohol zmienia moje podejście do ludzi, jakoś wydaje mi się, że wtedy jestem bardziej otwarty, bo mnie trzymają jakieś blokady i, i mówię to, co myślę. A wcale nie jest to takie zawsze dobre, żeby od razu mówić to, co się myśli, że trzeba też przygotować kogoś na to, co się myśli. I, i, a widać, że nieraz po alkoholu uruchamiają się różne, różne w ludziach mechanizmy takie. Jak jest na przykład idę na wesele, na ślub, to wszyscy są tacy spięci tego do księdza, że tam nikt się nie odezwie. A jak jest wesele, godzina dziesiąta, wszyscy proszę księdza tego, co tam u księdza. I, i niektórzy płaczą, to jakby się spowiadali, że powiedzcie: ja postawcie tu konfesjona, będziemy się spowiadać. Tylko nie wiem, czy to zadziała, bo to pod wpływem alkoholu i tak dalej. Więc alkohol na pewno. No, otwiera człowieka, jakoś tak zdejmuje pewien ciężar i to jest też jakiś piękne w jakiś sposób, że, że człowiek tak otwiera coś w sobie. Natomiast gdyby, gdyby człowiek nie umiał funkcjonować bez alkoholu, no to jest też problem, żeby nie, nie uwierzyć w to, że chemia może, może jakby spowodować, zbudować więzi, nie? Na ludzie często uzależnieni mówią o tym, że proszę księdza, ale wszyscy piją, nie? Ja mówię, to prawda, w Pana świecie. Ja muszę powiedzieć, że na przykład w moim świecie zdecydowana większość ludzi nie pije, nie? Y, y, bo, i, ale to nie znaczy, że ja mówię nieprawdę, albo on mówi nieprawdę. My obracamy się w różnych kręgach. I taki człowiek, który pije, no to obraca się raczej w kręgach ludzi pijących, tak? No bo trudno co, o czym, co będziemy tutaj tak siedzieć, różaniec odmawiać, książki czytać, czy do teatru chodzić. Ktoś nie ma takiego zapotrzebowania. Więc yy, ma swoich kolegów do, do kieliszka i, i, i wtedy on widzi świat właśnie tak, że, że wszyscy piją, nie? I to nie jest nieprawdziwa wizja, bo on jest przekonany, że tak jest. Bo tam, gdzie on się pojawia. Czy w sklepie, czy u kolegi, czy, czy na jakimś spotkaniu, to wszyscy piją tak i, i tak to jest. To, to jest, y, też trzeba chcieć y, zrozumieć tego człowieka drugiego i y, y, spróbować wniknąć. Słuchajcie, terapia to jest y, trochę takie zabawa w Sherlocka Holmesa, nie? że trzeba odkryć y, źródło. Bo na przykład y, niektórzy terapeuci twierdzą, że uzależnienie nie jest chorobą. Jest tylko objawem choroby, że choroba siedzi o wiele głębiej. Że to, co widzimy, to jest na przykład, nie wiem, wysypkę widzimy na ręku, ale to nie znaczy, że tu, tu jest chora ręka, gdzie jest ta wysypka. Tylko coś spowodowało tą zmianę. I teraz trzeba zbadać krew. Prawda, cały metabolizm człowieka i odkryć źródło tej wysypki. Tutaj posmarujemy albo, nie wiem, zawiniemy bandażem. Ładnie, ktoś jeszcze ma jakieś umiejętności bandażowania. Wygląda nieźle. Prawda bardzo ładnie, ale za pół roku trzeba będzie rękę obciąć, bo nic żeśmy nie zrobili. Położyliśmy jakąś maść, która tak naprawdę leczy, próbuje leczyć skutki, a nie przyczyny i nie? nie docieramy do przyczyn uzależnień. Proszę księdza, takie pytanie, które dość często pojawia się w kontekście alkoholizmu. Pytanie dotyczące kobiet. Kobiet, które stają się ofiarami sytuacji alkoholowych, i myślę tutaj o takich sytuacjach długoterminowych, o czymś co trwa, co jest przedłużające się. Takie kobiety bardzo często są uzależnione ekonomicznie od mężczyzny, są uzależnione emocjonalnie, są też mają wpisane pewne powinności w głowę. co powinny zrobić, Co mogą dopuścić jako rozwiązanie, gdzie szukać pomocy, kiedy przemoc fizyczna okazuje się, destrukcyjna, kiedy zagraża ich zdrowiu, życiu, ich rodzinom. Tak, jeżeli wchodzi w grę zagrożenie zdrowia, życia, no to trochę inne metody i, i, i jakby zasady funkcjonują. To, co mówiliśmy chyba we wcześniejszym spotkaniu, gdy dotykaliśmy kwestii towarzyszenia komuś, kto chce odebrać komuś życie, tak, dziecku nienarodzonemu w tym wypadku. Więc tutaj w takiej sytuacji musimy działać, i musimy chronić to, co jest najbardziej bezbronne. Pracując z kobietami współuzależnionymi, bo mówimy o współuzależnieniu, bo kobieta, która żyje z alkoholikiem, staje się osobą współuzależnioną. Alkoholik jest specjalistą nie ze złośliwości, ale jakby z natury alkoholika osobą, która jest, jest perfekcjonistą w manipulacją ludźmi. Który potrafi swoje wizje, swoje iluzję, swoje magiczne myślenie sprzedawać innym. I ktoś to kupuje, oddycha tym powietrzem w domu. I zawsze szukałem metod, jak. Aktywizować kobiety, które przychodzą i skarżą się, którym mężowie, yy, mówiąc tak yy, po chłopsku, zmarnowali życie, że on przez całe życie pił, yy, że dzieci się bały, że uciekali z domu, że nie było co jeść, że nie było czym rachunków zapłacić, że trzeba było świecić oczami, że wstyd, że pijany na klatce leżał, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Więc yy, mówię, proszę panią, tak, tak mówię do tych mężów, Pani. Sobie może to zrobić. Może być, przepraszam, to oczywiście już ośmielę się to powiedzieć, kiedy już się znamy, może pani, to zabrzmi bardzo brutalnie, być nawet takim workiem treningowym dla swojego męża, jeżeli pani ma taką intencję, żeby on panią tak przyjdzie z pracy i poukładał, czy słowem, czy nawet uczynkiem, prawda? Czy wręcz tak jak mówię, że, że uderzył, yy, poniżył, yy, zwymyślał. Tylko za to, że, że jest tą żoną i że gotuje i że sprząta. Może pani sobie to zrobić, ale nie ma pani najmniejszego prawa robić tego swoim dzieciom. A to nie ja robię, to on. Nie, to pani to robi, dlatego że nie rozwiązuje tego problemu. Czyli, że, że pani, i że za pięć, dziesięć lat pani dzieci przyjdą do pani i powiedzą, że mamo, to ty nie rozwiązałaś tego problemu. On był chory, on pił. Może umarł, może wyzdrowiał, może przestał pić, może nie wiadomo, może dalej pije, ale to ty nie rozwiązałaś tego problemu. I to często otwiera o kobietom oczy, ponieważ kobiety muszą znaleźć siłę, na której się oprą. I największą siłą po Bogu jest macierzyństwo że, bycie matką że ona zrobi coś wbrew sobie. Tak, proszę to co ja mam zrobić? No najpierw właśnie udać się do specjalisty, którzy powiedzą, co robimy. Niebieska karta, stawiamy granice, yy, rozdzielczość majątkowa, yy, eksmisja z domu. Nie jest pani sama. Jeżeli udowodnimy yy, przemoc fizyczną, psychiczną, Moralną, znęcanie się na, na, na człowiekiem. W imię czego? Tylko dlatego, że pani złożyła ślub miłości i wierności, to, to pani go nie, nie, nie narusza, wręcz przeciwnie, pani służy swojemu mężowi żeby on wyszedł z, z tej choroby, ponieważ żony alkoholików często myślą też magicznie, że no może ten Kazik w końcu zobaczy, że ja go tak kocham i on przestanie pić, nie? I nakładają te okulary, no dzisiaj już może jest inaczej, dzięki Bogu, że, że kobiety jakby nabierają większego tego wiatru w żagle, że nie, po, nie będę sobie, nie pozwolę sobie na to, żebyś mnie poniżał, żebyś mnie obrażał, żebyś podnosił na mnie rękę. Coraz częściej jest to i, i Bogu dzięki, że tak jest. Nie, nie, nie można. Myśmy się na to nie umówili w sakramencie małżeństwa. Nie na to, żeśmy się umówili, ale to nie znaczy, że ja ciebie opuszczam. Nie. Ja od dzisiaj nie będę już tego tolerować, nie będę robić tego i sama nie mam takiej siły, ale wiem, że są instytucje, które taką siłę mają. Prawda? Chociażby to, że jeżeli udowodnimy znęcanie, można eksmitować nawet współwłaściciela mieszkania. Kościół przewiduje instytucje separacji która może trwać nawet całe życie, a która może tracić rok, dwa, pięć tak, lat. I wtedy, wtedy jest, jest, jest taka, możliwość, że nie jesteśmy sami. I, I jeżeli ktoś tłumaczy, że mamy być żoną i znosić wszystkie, mówię tutaj o kobietach, ale też to działa w drugą stronę, prawda, że czasami kobiety są uzależnione. Tak na marginesie powiem, że kobiety słabiej, znaczy wolniej się uzależniają. I rzadziej trochę, ale też się gorzej leczą bo kobiety są bardzo emocjonalne, ogólnie rzecz ujmując, bardzo, bardzo czuje się tak naprawdę bardziej na uczuciach i kobiety też słabiej wypadają z ról społecznych, bo ona jest matką, ona się napije, ale po pijanemu ugotuje tą zupę, to dziecko przewinie, nakarmi i jakoś to, mężczyzna nie, mężczyzna się raczej wyłącza, on pije, jego nie ma, jego nie obchodzi, czy to dziecko jadło, czy spało, czy, czy, czy jest głodne, prawda, czy tak dalej. Mówię już o takich głębokich patologiach, więc nie umawialiśmy się w sakramencie małżeństwa na, to, na patologię i dlatego, że szanuję Twoją i swoją godność, nigdy sobie na to nie, już nie pozwolę. I nie pozwolę, żeby moje dzieci patrzyły na coś, co już nie jest rodziną, co jest jakby totalnym zaprzeczeniem rodziny, co jest, co, to jest totalną patologią. Dlatego właśnie, że Cię kocham, to postawię Ci granicę. A jest taka tendencja takiej, takiej jakby nawet nie soft miłości, tylko jakiejś takiej dziwnej miłości, która polega na tym, że, że no tak może ten Kazio tak, tak zobaczy, że tak no trzeba to być pełno. A tu już nie ma co gadać, niech już wypije, już niech tam powie złe słowo, już tak mnie raz jak mnie uderzy, to mi się nic nie stanie. No nie, bo to odbija się na dzieciach, że dzieci, chłopcy przeważnie, uczą się jak być mężem. Że właśnie tak się jest z mężem. Wyprzedzę może pytanie i powiem taką rzecz, żeby mi nie umknęła, że gorzej mają matki alkoholików jeszcze. Bo matki alkoholików są ubezwłasnowolnione poprzez tą miłość macierzyńską. I bardzo często w historiach, może Wy jesteście młodzi też, bardzo może trochę Was gorsze tym, co mówię, ale może no nie, nie spadliśmy z kosmosu, wszyscy wiemy, o czym, że, że, jaki jest świat. Więc yy, bardzo często jest tak, że alkoholicy, synowie. Lądują u swoich matek i żyją z renty matek, prawda? I jeszcze te matki traktują tak samo, jak traktowali swoje żony. I to jest głęboka patologia. To opisałem w którejś książce, i muszę Wam powiedzieć, że, że matki alkoholików mówią jednogłośnie: że taki, taki apel, że ktoś przychodzi do nich i próbuje im otworzyć oczy i mówi: Słuchaj, on Cię bije, Twojego męża i Twoje obrączki przepił, sprzedał, największą Waszą no, świętość. Ojciec nie żyje, on obrączki sprzedał, wynosi z domu, melinę robi, nie posprząta po sobie, tak? Y, zmoczył łóżko kilka razy. Y, no, różne rzeczy, takie bardzo głęboko patologiczne. I wiecie, co mu odpowiadają matki alkoholików? Jednogłośnie niemalże. Tak, to wszystko prawda, co pan, pani, ksiądz mówi, ale to jest moje dziecko. I oni to wiedzą, i właśnie świadomie, lub też nie, lub mniej, żerują na tym, na tej, na, na miłości matki, która nie może zamknąć serca. I tutaj ta miłość ma, ma oczywiście też terapeutyczny element, bo ona pokazuje, że jest takie serce, które nigdy się nie zamknie, ale on nie umie z tego skorzystać. I bardzo często jest tak, że on ciągnie tą matkę. Że ona szybciej umiera, jak, jak miałaby umrzeć, bo nie jest w stanie żyć w takim piekle. W ogóle niko nie. Ja tu często spotykam takie matki, mój księdza, Nikt od 20 lat się mnie nie dał, się płakać chce. Nie zapytał się, czy ja coś jadłam, czy ja jestem yy, smutna, czy, czy ja mam jakieś potrzeby. Ja tylko chodzę. mówią nawet takie słowa, że jak ta małpa z wyciągniętymi rękami, siaty niosę do domu, jeszcze dobrego słowa nie od syna nie usłyszę, jeszcze rękę podnosi, yy, wszystko przepite, muszę ukryć. U sąsiadów, nieraz u sąsiadów muszę się schronić, bo, bo przyprowadzi kogoś do domu. I, I można jej mówić to, co się mówi żonie alkoholika, ale ona nie zrobi tego, że ona nie zadzwoni na policję. Bardzo rzadko zadzwoni na policję, żeby go zamknęli, bo jeżeli oni go zamkną, to ona nie będzie miała życia, bo ona nie, nie poradzi sobie z tym, że ona jako matka zadzwoniła. Na własnego syna, ale należałoby to zrobić, oczywiście, należałoby to zrobić, żeby pokazać granice. Dlatego bardzo często tymi blokerami w jakimś rozwoju, w jakiejś zmianie dla alkoholika jest właśnie ta matka, ta miłość matczyna. Zresztą muszę powiedzieć yy, jeszcze gorzej, może zagmatwam, że, że taką y, miłością darzy nas Bóg, że Bóg nas nigdy nie opuszcza, nigdy nas nie zostawia, że, y, że jednak do końca jest z nami, że jest jakaś szansa, że może On coś zrobi. Ale historie pokazują, że oni się degradują, matki umierają, oni robią z domu melinę, degradują się i tak samo umierają. prawda? Choroba, jaką jest yy, Alkoholizm jest chorobą nieuleczalną i śmiertelną. Wychodzi się z niej tylko na trzy sposoby: leczenie, więzienie, śmierć. Ja bym chciała dotknąć tematu, który pojawił się w księdza wypowiedzi, czyli tego uzależnienia kobiet, bo spotykamy się z tym coraz częściej. Kobiety wchodzą w różne role, polki są świetnie wykształcone, jak gdyby otworzyły się na nowe przestrzenie w swoim życiu. Płacą za to cenę, na przykład w chorobach wieńcowych, doganiają mężczyzn, a niekiedy przeganiają. I płacą też cenę we wchodzeniu w uzależnienia. Jak uchronić kobietę przed, przed takim, no, znalezieniem sobie przestrzeni destrukcji? No, bardzo trudno mi stać się na ten czas kobietą, chcieć zrozumieć, prawda? Mentalność kobiety. Myślę, że, że też i podobnie, jak, bo, bo jak my mamy wspólny mianownik, jesteśmy ludźmi, prawda? Kobiety są z natury o wiele wrażliwsze o wiele bardziej uczuciowe, jakby. To jest pewien stereotyp, co powiem, ale jakby takie, mają większe zapotrzebowanie na, na czułość, na serdeczność, na, na, na miłość, na właśnie na zwracanie na siebie uwagi. To, to wszystko jest bardzo pozytywne. I kiedy są tego deficyty, no to też trzeba się jakoś dokarmić, prawda? Gdzieś, yy, gdzieś się dokarmić, nie? Też yy, yy, to jest pewna próba do, do, dokarmiania ty, tych wszystkich. To, co jest w nas głodne. Musi być dobrze nakarmione. Nie da się głodu nakarmić głodem. I to, co, to, co zostało zagłodzone w nas w dzieciństwie, będzie chciało się na, na, nasycić. I okaże się, że będziemy próbowali to nasycić, nie wiem, alkoholem, seksem, bo to jest tak naprawdę leczenie naszych głodów. I... i, i i zobaczymy, że, albo nie zobaczymy, że, że leczenie głodów emocjonalnych, duchowych, uczuciowych yy, alkoholem jest yy, tak naprawdę ich generowaniem. Powiększaniem tych głodów. I to w pewnym momencie człowiek widzi, że próbowałem nakarmić jakieś braki w sobie, myślałem, że ten alkohol mi pomoże, a jednak nie. Dlatego jakby zwracanie uwagi na, na niepowtarzalność, na godność kobiety, prawda? Na, jej, na jej wielką szlachetność, piękno. Jest, jest także budowaniem tej wartości, żeby kobieta miała tę wartość. Dzisiaj buduje się y, wartość kobiety, takie mam wrażenie, może się mylę, na wyglądzie zewnętrznym to jest wartość kobiety. Jesteś ładna, masz wartość. I to jest kanał, y, bo, bo to nie jest istotą wartości kobiety. To, co się podoba i mężczyznom, nie jest istotą y, wartości. Wartość jest rzeczywistością, której nie można nabyć, yy, której nie można wymodlić, której nie można kupić za największe pieniądze. Wartość człowieka jest gratis. My w, w, w tej chrześcijańskiej wizji człowieka widzimy to w ten sposób, że wartość jest tym, że jesteśmy stworzeni na obraz największej wartości, czyli Boga. Można tylko utracić poczucie własnej wartości. To można utracić. I to można chcieć. Leczyć i to się nazywa tak naprawdę głodem takim emocjonalnym, że ten, kto, ma, kto utracił poczucie własnej wartości albo komu ktoś odebrał, bo jeszcze raz podkreślę, że nie można odebrać wartości, ale można odebrać poczucie. Czyli człowiek będzie miał wartość, ale wcale tego nie będzie czuł. Prawda? Będzie czuł się totalnie bezwartościowy, dlatego że. Został poniżony, skrzywdzony w dzieciństwie, nie wiem. Wychował się w rodzinie alkoholików, gdzie koleżanki przychodziły, gdzie: ej ty zobacz, tam twój ojciec leży pod, pod, tym, pod budką z piwem, weź go i przyprowadź. I ona idzie do domu, ucieka, wstydzi się wyjść do tych koleżanek, bo wie, że jak wyjdę na Plac Zabaw, to zaraz będą mówić: Hej, ten twój ojciec to taki alkoholik skończony, nie i tak dalej. I, 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 i taka dziewczynka nie, nie potrafi tego oddzielić. Że to ojciec, prawda? Że y, wiecie, ile trzeba pracować z człowiekiem, żeby oddzielić y, y, czyjeś y, błędy ode mnie? Że na przykład mój ojciec pije, a ja, się czuję, a ja czuję wstyd i winę. I ja mówię, ale dziecko, to przecież nie ty pijesz, no ale to jest mój ojciec, nie? No tak, ale to on pije w swoim życiu. Jaki ty masz na to wpływ? No nie mam żadnego, ale to mój ojciec, to moja rodzina. I on, i my czujemy, to, co on czuje, i później stajemy się odpowiedzialni za, 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 nie wiem, za atmosferę, za, za to, żeby było dobrze, Od, odpowiedzialni za ciszę, odpowiedzialni w ogóle za to, czujemy się winni. Jak na przykład pojechaliśmy na kolonię i deszcz pada, a jesteśmy instruktorem i, i wszyscy się są donsani, bo deszcz pada. I wszyscy patrzą się na instruktorkę, no deszcz pada. I ta instruktorka, jezu, no to co tu zrobić? I biega, i spociła się, bo tutaj chce jakoś to zrekompensować. I biega, ale no tak wymyślam sobie teraz przykład, nie? jest zestresowana cała, bo wszyscy są niezadowoleni. Nikt nie widzi, że ona się stara, że ona zrobiła to, tylko wszyscy są, bo jest brzydka pogoda. No, mają prawo im się nie podobać ta brzydka pogoda, ale ja nie muszę być za to winna. Prawda? Że ja jestem temu winna, bo jest brzydka pogoda. Ja to biorę na siebie i te stresory się nakładają, 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 i za wszystko czuję się winna, yy, beznadziejna w ogóle jakby kto inny pojechał, to na pewno świeciłoby słońce, a jak ja pojechałam, to pada deszcz. I w ogóle jestem taka, że, że ten, no to, yy, i te stresory się nałożyły. No muszę jakoś się yy, zrobić jakiś wentyl bezpieczeństwa. Więc siup, nie. Z koleżanką y, na drinka, na drugiego, na trzeciego. I wygadam się do tej koleżanki. Ona mnie wysłucha. Pijemy, jest coraz lepiej. I, i słuchajcie, to jest choroba podstępna. Alkohol stał się y, odbarczaczem. Y, y takim stresu, nie? Oczywiście na chwilę, to tak jak pigułka na bolącego zęba, no można brać do pewnego momentu, no przestaje boleć, pójdę spać, a później się zrobi taki, taka zmiana w jamie ustnej, że trzeba będzie po prostu operacyjnie to wycinać wszystko, tak? Więc yy, to, to się niby wiecie, ktoś myśli, Jezu, jak to się stajemy alkoholikami? Po prostu. I, I ktoś, kto myśli, że, 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 że jakieś, jakieś uzależnienie mu nie grozi, no nie byłbym taki pewny, że, że to tak jest. Bez względu na to, ile mamy lat i y, jakie mamy doświadczenie, zawsze od czego się uzależniamy, prawda? I, i, I zawsze coś czynimy takim odbarczaczem. I w pewnym sensie to jest też i dobry mechanizm, bo to jest pewne, pewien mechanizm obronny człowieka, że człowiek się broni, bo nie jest już w stanie tak żyć. Te dzieci się na mnie patrzą. ja Myślę, że, on, że one mają do mnie pretensje, że jest taka brzydka pogoda, nie? Taki niby drobiazg. Albo tutaj jestem, coś zrobiłem referat i, i kolega zrobił lepszy i w ogóle to jego wybrali, a mnie pominęli, to znaczy, że to tak jest, że ja jestem ten gorszy, bo jego wybrali, czyli sukces innych widzę jako swoją porażkę, nie? To jest makabryczne i zaczynam sam to w swojej głowie to wszystko układać i, i, i jestem przekonany, mam takie dogmaty, że ja jestem osobą beznadziejną, I, i, czyli ja w ogóle się nie rozwinę. Wszystkim dają coś tam i, i, i zaczynam y, żyć w takim napięciu, że za chwilę wybuchnę i dlatego y, sięgam po alkohol, nie? żeby chociaż na chwilę uciec, zapomnieć. Będę chciała zadać jedno pytanie dotyczące tego wątku, ale najpierw, yy, młodzież. Chciałam Was zapytać, co w Waszych środowiskach było alternatywą dla picia, alternatywą dla alkoholu, co było na tyle atrakcyjne, że potrafiło przyćmić urok właśnie takiego spędzania czasu? Adrian mówił o wierze, ale być może nie tylko wiara, zapewne nie tylko wiara, Kasia. Jak to było u Ciebie? Czy takie rzeczy istniały? I tak, i nie. Zależało też od osoby. Głównie była to jakaś pasja. Każdy miał jakieś zainteresowania. Czasami były to relacje, relacje nie tylko takie typowo związkowe, ale też przyjaźnie, które gdzieś w jakiś sposób wpływały, umacniały te więzi, pokazywały, że no, nie tędy droga. Sama miałam taką koleżankę, która zerwała się z łańcucha, pojechała na studia. I się zachłysnęła tą wolnością. Tym, że mogła robić, co chciała, trzeba było troszeczkę interweniować. E, troszkę pokazać że nie tędy droga, że można fajnie spędzić czas bez alkoholu, bez używek, bez codziennych imprez. E, można, można, nie wiem, iść do kina, iść na spacer. To dużo podróżowałaś. Mówiłaś mi kiedyś, że dużo tak. podróżujesz. To były takie spontaniczne wyjazdy. Tak, spontaniczne wyjazdy, fajne spędzenie czasu, bardzo wartościowe można było spotkać się z ludźmi, troszeczkę zobaczyć inną kulturę. To były też wyjazdy zagraniczne, bardzo spontaniczne, bo czasami decydowaliśmy się z dnia na dzień. Także. Potrafiłam w czwartek się dowiedzieć, że w piątek jadę, nie wiem, do Wiednia, do Pragi, do strawy gdzieś. E, to było bardzo fajne i to była taka bardzo fajna alternatywa, gdzie ja po prostu nie miałam w tym momencie czasu na imprezy, na alkohol, nie miałam po prostu czasu na e, głupie jakieś myśli, pytania, to bo za dużo się czas zajęta, mm -hmm. tak. Więc to było, to było bardzo fajne i to była taka alternatywa. Adrian? Ja myślę, że w moim przypadku, ale też chyba generalnie u chłopaków, no to jest sport, szczególnie kiedy się dorasta. To ja gdzieś tam bardziej może takie ogólnorozwojowe na przykład ćwiczenia preferowałem w domu, ale była też u kolegi na przykład spinaczka. Też jak pracowałem z dzikami, to widziałem, że no, bo, piłka. Bo ty zajmowałeś się grupą dzieci jako wolontariusz tak, tak? też tak byłem to? wolontariuszem mhm. Mhm. także też z tych obserwacji widzę, że, że, że piłka nożna to jest po prostu też jakiś lek na zło szczególnie jeśli się ma słabe jakieś perspektywy albo właśnie jest ryzyko gdzieś tam wejścia w alkohol albo inne używki także myślę, że, myślę, że to głównie sport mhm. czyli atrakcyjna alternatywa tak, szczególnie w tym wieku takim dojrzewania też jest też dużo możliwości, nie? Są wszędzie te boiska, takie Orliki. Orliczki, mm. tak. Także teraz może młodzież bardziej poszła jednak w siedzenie za komputerem, ale nie wiem, jak się odbiło to na ich zdrowiu. Proszę księdza, pytanie związane właśnie z dziećmi, z tych trudnych rodzin, no trudnych przede wszystkim dla dzieci. Ksiądz wyjeżdżał wielokrotnie z dziećmi właśnie ze środowisk. E, Stanowiących wyzwanie, opisuje Ksiądz te wyjazdy w książkach, pisze Ksiądz o tych dzieciach, wielokrotnie mówimy o nich też w czasie spotkań autorskich. Co im pomaga? Mm -hmm. no może o no, tyle jest mi łatwiej, a może jest z jednej strony trudniej, że, że sam pochodzę z takiej rodziny i że y, czułem to, co oni czują. Y, i, I wiem, jak to bardzo boli. I, 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 najbardziej przerażającym uczuciem dla mnie był lęk. Prawda? Lęk o życie. Bo czasami jest aż tak duża patologia, że boimy się o własne i cudze życie. I ja to yy, ciągle pamiętam i to będę pamiętał do końca życia. Chociaż nie mam żalu do nikogo, że, że ten system też moje yy, 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 moralne, yy, czy, 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 czy cała rzeczywistość wiary, yy, jakoś pomaga mi w tym, że ja nawet nigdy nie miałem takiej intencji, żeby komuś wybaczyć, bo jakoś zawsze to, nie wiem, może taka się słodka, że rozumiałem, że ktoś jest zagubiony, że tylko ten, kto jest pogubiony, rani, prawda, że krzywdzi i jakoś to zawsze dla mnie było nie wiem, oczywiste. I, i, i pamiętam, czego ja pragnąłem. Ja pragnąłem, żeby był zwyczajny dom. Żeby był obiad na stole, żeby były spacery, prawda? O tym marzyłem, żeby było tak jak u sąsiadów, prawda? I to próbowałem dawać też tym dzieciom, żeby było zwyczajnie. Pamiętam takiego chłopca, który był uzależniony i uzależnił się w wieku 11 lat, już miał postawioną diagnozę, pochodził ze starego miasta. Z Lublina. W wieku 11 lat miał postawioną diagnozę uzależnienia od narkotyków i od alkoholu. I yy, kiedy zakładałem takie miejsce, w którym yy, żeśmy. No, tak, no, można powiedzieć, tam żyli, tak, no bo w Lubartowie siostry Felicjanki mi na to pozwoliły. Był taki stary, duży dom, i czasami okresowo ktoś tam mieszkał w tym domu. I właśnie mój brat zawsze mówi, że ktoś ci kiedyś głowę urwie, zobaczysz, że to tak, tak nie można robić. No i mieszkali tacy różni ludzie, tak jak i teraz pomagamy, tacy chłopcy jak i ty, prawda, czy, czy różne osoby. I, I pamiętam, jak mówię, że słuchaj, to teraz pójdziemy. Na spacer. I on taki czerwony, tam mówi, po, poszliśmy na ten spacer. On miał dwadzieścia, może trzy, dwa lata, ten chłopak. I on po prostu nie wiedział, co on ma robić, bo on po prostu mówi, ale jak to? I że co? I że tak będziemy szli i tak więc co będziemy? Mówić coś? I, i on cały czas no, brał narkotyki przy, przez pół roku wtedy, jak mieszkał tam u nas, nie brał. I on nie wiedział w ogóle takich elementarnych rzeczy, mówię, tak, to pójdziemy też i w pewnym momencie się też takie robi rzeczy, że idzie się do restauracji, prawda, no żeby i on po prostu on nigdy nie był w restauracji, to może kogoś zaskoczyć, nie? Ale on nigdy nie był w miejscu takim. On był tak, że piwo, jakiegoś tam kebaba, prawda, do ręki i tak dalej. Ale także poszedł, że, że usiadł, że. I, I on mówi, że on chyba wyjdzie, bo on jest spocony, on nie wie, co ma tutaj robić, że jakby się wszyscy na niego patrzyli. I że też to dociera, że, że te rzeczy, które są naturalne, są w ogóle nieznane. Wiecie, że w terapii odnosimy się do drugiego człowieka, do jego stanu, kiedy. Pan mi powie, jak pan, czy pani, jak wyglądało pana życie przed tym, jak pan nie pił, nie? No i on opowiada, jak to było, no, że normalnie, że czuł się wolny, że, że jakby kontrolował swoje życie, a taki chłopiec nie ma do czego się odnieść. Czyli nie mamy się do czego odnieść, no bo on zawsze był pijany, tak? Pił od dziecka w domu, gdzie była patologia głęboka. Więc jeżeli jadę, jeździłem z tymi dziećmi. Bałem się tylko tej, tej, tej więzi, ponieważ te dzieci miały ogromną łatwość przechodzenia ze mną na relacje dziecko-ojciec. I często do mnie mówiły, tato. Na przykład jest taka scena, opisałem w książce taką scenę, jak tam chłopiec rozbił sobie nogę. I no po, po, poszedłem i, i tam zawołali mnie, że tam rozbił to kolana. Tam rana jak u barana, no ale wiadomo, no trzeba tak no potraktować dziecko z taką czułością. No i tam wziąłem to, mówię, że teraz będzie bolało, wodę, utlenioną, tam opolałem i podmuchałem, i, i bandażuję mu tą nogę. I, tam, I on mówi: Dziękuję, tato. I, i mnie zatkało tak. I, i, i w, pierwszej, w pierwszej chwili powiedział Nie mów tak do mnie, że ja nie jestem twoim tatą, nie, nie wolno tak mówić. A potem sobie myślę, że no, to dziecko też ma taką projekcję, ono potrzebuje czegoś takiego, nie? żeby, żeby tak, yy, tak powiedzieć, bo ma ten deficyt. I nie możemy się porywać z, z motyką na księżyc, nie możemy stać się ojcem dla tych dzieci. W jaki sposób? W pewnych przestrzeniach tak, ale nie możemy nic zaoferować, nie możemy uwodzić i nie możemy y, jakby dać tym dzieciom czegoś, czego im nie możemy dać. Natomiast ta namiastka, w pierwszej, to jest moje odczucie, w pierwszej chwili ich rani, a potem, bo oni zaczynają czuć, y, że, y, że mogliby mieć kogoś, prawda, kto mógłby być tym ojcem. I że czują to właśnie w tej życzliwości, w tej serdeczności, a później muszą wrócić do swojego domu, gdzie tego nie będzie. Nie? Ale nie możemy tego powstrzymać, musimy to, to dawać, bo po to też jesteśmy ojcami duchowymi, żeby to dawać. I właśnie w tym kontekście, wybaczcie, że tego dotknę, taka rzeczywistość jak pedofilia. Jest dla mnie czymś przerażającym, prawda? Że takie dziecko z deficytem może wpaść z deszczu pod rynne, że to jest no, przerażające. Do czego i dlatego trzeba bardzo chronić dzieci. I, i, i jestem, y, y, chylę czoła, oddałbym życie za to, żeby czegoś takiego nie było, żeby coś takiego nie miało miejsca. I za każde z tak zranionych dzieci. Które nie dość, że zostały nieraz może zranione we własnej rodzinie i lgną do kogoś, poszukają miłości, to, to mogą napotkać, nie mówię tylko o duchownych osobach, broń Boże, ale także u świeckich, właśnie zupełnie inne zapotrzebowanie. To jest przerażające. Dzisiaj jestem gotowy oddać życie, żeby, żeby wynagrodzić tym dzieciom taką krzywdę, jeżeli ktoś takiej doświadczył. I to, to no są różne, różne rzeczywistości. Może to jest, to jest przyczynek do jakiegoś spotkania jeszcze innego. Bardzo może trudnego odnośnie takiej kwestii. Więc y, trzeba być ojcem, mimo że to będzie raniło te dzieci, bo dzieci muszą mieć matrycę i często ojcami stają się sąsiedzi. Na przykład nasz sąsiad był bardziej wszedł bardziej w rolę ojca jak ojciec biologiczny. Tak? I, I o kimś mam wiele takich przypadków. Y, na przykład wczoraj też miałem jest to dla mnie ogromną nagrodą, trudno mi o tym mówić bez wzruszenia, że ktoś na przykład przychodzi, przygotował dla mnie coś jakieś do zjedzenia, jakiś sam przygotował i mówi, że no, on by nigdy nie poszedł do swojego ojca, do, bo z nim nie ma żadnej relacji, ale że ja jestem jego ojcem i on mi to przynosi, nie? że zrobił jakąś tam sałatkę czy tam coś innego, nie? I przynosi mi to albo dzwoni i wysyła mi jakieś zdjęcia sprzed z, z lat, jak był dzieckiem na przykład i jak ja tam gdzieś na, na kolonii go gdzieś nosiłem na, 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 na barana, prawda, gdzieś tam, czy wrzucałem do wody, jakoś tam do... do do, do jeziora. To są dla mnie, to jest dla mnie ogromna nagroda po, po latach, prawda, y, y, służby, dlatego y, to też jest taki apel do, do nas, wszystkich duchownych, że trzeba okazywać czułość, życzliwość wobec dzieci. I y, 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 broń może ten problem, który dzisiaj tak jest nabrzmiały, nie może nas blokować nigdy nie leczy się patologii, patologią. A myślę, że cały ten cykl uczy nas odnajdywania miłości. Szukania miłości i także szukania jej w sobie, żeby okazać ją innym, żeby miała miejsce ta serdeczna obecność, o której ksiądz mówi, że jest jedyną przestrzenią leczenia ludzi. Hmm. Tak, to, to nieustanne odnajdywanie człowieka w człowieku, tego co tam jest, tylko że przez, przez właśnie jakieś y, historie rodzinne, uzależnienia rodziców, gdzieś własne zagubienia, gdzieś żeśmy to zakopali. I trzeba właśnie kogoś, kto pomoże nam to odkopać. I nie, nie zrobimy tego na siłę. To, to musi człowiek zrobić w swojej wolności, on musi chcieć coś, z czymś się zmierzyć, coś chcieć sobie odkopać. Naprawdę y, wiem, że to mówię z perspektywy lat, bo ja tego nie wiedziałem, byłem w waszym wieku. Ale dzisiaj wiem, jestem o tym przekonany, że najpiękniejsze życie jest życie zwyczajne, proste. To jest, ono niesie najwięcej uroku, że jesteśmy w roli bycia żoną, matką, mężem, ojcem, że, y, że spełniamy się w tym lepiej, gorzej, ale że spełniamy swoje zadania. Y, dla mnie bycie ojcem. To, to więcej znaczy, niż zdobyć najwyższe szczyty świata, prawda? Nawet wszystkie ośmiotysięczniki przejść. To więcej znaczy, bo, bo, to, bo to jest pewna forma totalnego poświęcenia, żeby być dobrą matką, dobrym ojcem, nie? I to, I to uczy to dziecko, bo jeżeli rodzice są w swoich rolach, to nie przeszkadza, to, już to system wychowania działa. Jeżeli rodzice są w rolach, jeżeli rodzice nie są w rolach, czyli matka nie, nie, nie jest matką, albo jest tak matką, jakby nią nie była, albo ojciec jest tak ojcem, jakby nim nie był, to, to nie jesteśmy w rolach i ten system szwankuje. I to dziecko yy, nie ma gruntu i ona nie wie, i ona później szuka po omacku, prawda, jak buszujący w zbożu czasami, że to tu, to tu, to ktoś mu powie, słuchaj, zrób tak, a tak, no może masz i rację, nie? Bo nie ma tej, te, tego punktu odniesienia. Kiedyś przywieziono mi takie Dziecko, które był, zrywało się w nocy i, i, i krzyczało w niej, jakoś, jakiś, według oceny rodziców, babci, jakimś demonicznym głosem to dziecko krzyczało, i mi przywieźli. Ja mówię, to dajcie mi to dziecko, takie ze dwa i pół roku, na nimi na ręce. Dziecko spało, w ogóle się nie obudziło. Ja je tam trzymałem na rękach pomodliłem się do no, świętego Michała i tak dalej. I mówię, że słuchajcie, no, jakie tam, jak tak malutkie dziecko, gdzieś jakby to jest świątynia Ducha Świętego, gdzie wy tutaj widzicie jakieś, później się obudziło, patrzy się na mnie, tak, tak, co to się dzieje, jakaś obca osoba, ale wcale nie uciekało ode mnie. I tak żeśmy siedzieli, ono się tam bawiło. Mówię, że słuchajcie, no, jak tak, nawet możecie pomyśleć. Mówię, a opowiedzcie mi, jak, jak wy żyjecie. I słuchajcie, żeby nie zdradzać to takim telegraficznym skrócie. Mama pracuje w jednym państwie, a tata w innym państwie. Babcie, babcie dwie babcie są I, i jak miesiąc, czy tam trzy tygodnie, czy dłużej, jak tam jest dziecko u jednej babci, później u drugiej. Raz przyjeżdża jeden rodzic i tam przywozi prezenty i tam różne rzeczy i wyjeżdża, później przyjeżdża drugi rodzic, nie? I ja mówię, że słuchajcie, to co opowiedzieliście, to, to ja już wiem, skąd jest ten krzyk. To jest krzyk miłości. On jest tak przerażający, bo dziecko krzyczy. O miłość, bo ono nie wie, czyje jest. Wróćcie do domu, może będziecie jedli chleb z masłem, może będzie trochę skromniej, a może i nie, nawet nie wiemy tego, i dziecko przestanie krzyczeć. I najlepiej jest całą winę zgonić na szatana. No to jest naj, najprostsze, ale zobaczyć w sobie. Ja rozumiem, że trzeba wyjeżdżać, trzeba pracować, ale spróbujmy pobyć dzieckiem dwójpółletnim, które trzy tygodnie jest u jednej babci, trzy tygodnie u drugiej. Raz na dwa, trzy miesiące przyjeżdża moja mama i przywozi mi jakiś prezent, i za chwilę wyjeżdża, stworzy jakąś więź ze mną, bo ja się naprzytulam na tego, i ona jedzie, i później przyjeżdża tata, gdzieś z mamą nie widzi nawet nieraz, i, i ja jestem niczyj. Ja jestem takim punktem, do którego ktoś zjeżdża, przywozi prezenty, daje jeść, taką kaczką, która się, którą trzeba nakarmić tak? i coś ze mnie będzie może później, ale kim, kim ja jestem, czy ja jestem, to ja tego nie wiem. Dlatego w nocy, kiedy śpię, to wychodzi to ze mnie. Ja to krzyczę. Jeszcze nie wiem co nawet, bo jestem za mały, żeby to umieć zracjonalizować, prawda? Ale ja krzyczę i, i to jest krzyk o miłość. No, i oni raczej zadziwieni, w no, sensie jakieś, jakieś filozofie tutaj. No, ale może akurat to za, zadziała. Nie? wszystko sprowadza się do miłości. Miłość jest najlepszym pedagogiem. Bóg jest miłością. I on, yy, zobaczcie, że, że Bóg, jak się Bóg zachowuje. Yy, wiecie, co, co, jak wskrzesił dziewczynkę, co powiedział do ludzi? Czy ktoś z pamięta? Je Właśnie. Dajcie jej jeść. Oni to wszystko z tego cud. Jeść, jeść dać. A czy pani jadła? Co, co pyta babcia, dziadek, yy, jak przychodzimy? Czy chcesz zupy? Tak, czy chcesz zupy? Czy, nie, czy nic cię nie boli? Czy nikt ci krzywdy nie robił? Czy ty komuś krzywdy nie robisz? Czy dobrze żyjesz? Czy o Bogu pamiętasz, nie? Tak pyta babcia, dziadek, nie? Bo oni znają życie, oni dbają o całego człowieka. Jeżeli chcielibyśmy być takimi ekspertami od jakiejś dziedziny, jakieś takie dawać złote rady, ja uciekam od takich ludzi, którzy na wszystkim się znają i wszystko wiedzą i tylko taki, są taką wyrocznią i udzielają takich złotych rad, bo nie wierzę, że są tacy ludzie. Takich ludzi nie ma. I ja uciekam od, od tych ludzi, bo się ich w jakiś sposób boję. Ja uważam, że żeby uratować człowieka, trzeba poświęcić mu życie. Czy jesteśmy na to gotowi? Jeżeli tak, to zapraszam do, 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 do kapłaństwa, zapraszam do małżeństwa, do, 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 zapraszam do terapii, prawda? Tylko musimy to wiedzieć, nie? Nie ma tak, że coś tu się nauczymy i będziemy tak siedzieć za biurkiem, tacy będziemy wykształceni, mądrzy i ludzie tak będą przychodzić i będziemy im udzielać tych rad. I tak naprawdę obrośniemy w takie piórka, że jesteśmy tacy tutaj. Nie, nie ma czegoś takiego. Nie ma większego też szczęścia, jak ktoś przychodzi po latach, pokazuje zdjęcie, że nosiłem go na, na barana i że, i że wszedłem w rolę jego ojca, albo że ktoś, chłopak 25-letni, przynosi sałatkę, którą sam zrobił tak, w Dzień Ojca. No ktoś powie: No, nic takiego, dla mnie to jest coś yy, yy, niebywałego. Yy, płakać mi się chciało, jak jadłem tą sałatkę wczoraj. Proszę Państwa, myślę, że najlepszą błędą będzie zasugerowanie Państwu, odesłanie Państwa do książek Księdza Paśnika. Tam możemy się uczyć miłości, tam możemy modlić się twarzami spotkanych ludzi i tych, którymi Ksiądz Paśnik zechciał się z nami podzielić, ale także tych, którzy są w naszym życiu, w naszych spotkaniach, w naszych zadaniach. Ja bardzo serdecznie dziękuję za, za rozmowę. Za to, że pomaga nam ksiądz odnajdywać się w tej serdecznej obecności, że pomaga nam ksiądz szukać miłości, tropić ją. Dziękuję Kasi, dziękuję Adrianowi. Żegnam Państwa. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Ja również dziękuję, że, że jest ktoś, kto chce się pochylić nad tymi rzeczami i przygotować taki materiał. To też bardzo dużo tutaj obecnych organizatorów kosztuje, ale widzą w tym jakieś światło. To też urzeka, że ktoś pochyla się, że troska drugiego człowieka leży na sercu. To bardzo budujemy, też księża, bardzo potrzebujemy takiego świadectwa, wiary drugiego człowieka. Żeby choć jednej osobie, cokolwiek jakieś światełko w tunelu się zapaliło, to już ma sens, ten trud. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiamy.